Amatorski turniej koszykówki Gothic Basket Cup rozegrano w halach sportowych 10 i 4 LO. To druga edycja gotyckich międzynarodowych zawodów, które oprócz emocji czysto sportowych zapewniają wszystkim uczestnikom wiele niezapomnianych wrażeń, miłych chwil i wspomnień. Do udziału w męskich rozgrywkach Gothic Basket Cup zaproszone zostały w tym roku zespoły z Wilna, Kaliningradu, Moskwy, słowackiego Preszowa, Poznania i Koszalina. Listę drużyn uzupełnili oczywiście gospodarze. Konsus Old Basket Team, który wystawił ekipę pani i panów. Panie Macieju, wy jesteście dowodem na to, że koszykarze są jak wino. Oj, oczywiście. I jak grają i później po meczu. Czym starsi jesteśmy, tym lepiej nam się gra na pewno. Bo rzeczywiście w tym wieku bieganie to nie dla wszystkich jest takie łatwe. W Ekstraklasie gra Adam Wójcik, który też już w wieku słusznym może trzeba by wystartować w jakiejś lidze. Jest taki pomysł, w tej chwili Słowacy wymyślili, żeby zrobić taką ligę międzynarodową wręcz. To się sprawdza w tej chwili nawet, bo jeździmy i na Ukrainę, i na Łotwę, na Litwę, do Słowacji. Gramy po prostu, gramy, bawimy się. To nie tylko gra, tak? Bo zawsze ten po grze, zawsze jest coś przyjemnego do porozmawiania, do wypicia, także zawsze jest coś. W roku ubiegłym na parkiecie 4 Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu wystąpiło łącznie 8 zespołów żeńskich i męskich i nikt nie przypuszczał, że już niebawem turniej rozrośnie się do 12 ekip reprezentujących 5 krajów Europy Wschodniej. Ciężko się namawiało zawodniczki i zawodników do udziału w tym turnieju? Wszyscy chętnie chcą przyjeżdżać. Po zeszłorocznym turnieju, który żeśmy zorganizowali, okazało się, że na bardzo wysokim poziomie organizacyjnym i Nie mamy problemu, żeby ktoś tu przyjechał po prostu. W zeszłym roku było 6 drużyn męskich, w tym roku 8. Dziewczęta jedne z powodu kontuzji odmówiły, bo w zeszłym roku były 2 drużyny, teraz 3 mamy. No, będziemy się rozwijać. Po prostu organizacyjnie nie jesteśmy w stanie więcej przyjąć, bo niestety 2 dni obligują to, żeby to wszystko się rozegrało. I tak mamy 22 mecze. Na 2 salach się w tym roku odbywa i myślę, że na razie idzie dobrze. W toruńskiej ekipie wystąpili gracze z olbrzymim doświadczeniem na koszykarskich parkietach. Tutaj nikt nikomu w metryki nie patrzy, no ale to wy jesteście legendami toruńskiego basketu, który tutaj reprezentujecie dzisiaj. No tak się złożyło. No. Że jeszcze dużo ludzi, którzy nie chcą grać, ale jest jeszcze tych koszykarzy, którzy mogliby nam jeszcze pomóc. Właśnie. Panowie, tutaj z uczestnikami tego turnieju, z którymi rozmawialiśmy, oni mówią, że jak ktoś raz wchodzi w basket, to już do końca życia z niego nie wychodzi. To zgodzicie się z tym? Tak, to jest racja i to my jesteśmy potwierdzeniem tego, że właśnie lubimy to i to, co robimy, chcemy wykonywać dobrze, nie? I nam to wychodzi. No. Najważniejsze, że jeszcze koledzy ci młodsi, że tak powiem, nas nam chcą. Zaufali. Nas zaufali. Chcą i podadzą właśnie piłkę od czasu do czasu. No. Nie jesteście od podawania ręki. Nie. W ekipie pań Konsus Team można było znaleźć nazwiska zawodniczek, które jeszcze kilka sezonów temu grywały na parkietach Ekstraklasy. Nie zabrakło Joanny Hełczyńskiej, Katarzyny Maxel czy Ilony Jasnowskiej. Nerwowo było w końcówce po tych 2 trójkach w pewnym momencie? Wiadomo, że to jest zabawa, ale każdy chce wygrać, chciałyśmy, żeby każda zawodniczka u nas rzuciła punkty. Mimo tej zabawy właśnie jest rywalizacja, to się tak tylko wydaje, że niby gdzieś tam jesteśmy koleżankami na boisku i poza, ale jednak każda chce z nas wygrać. Organizatorzy zapraszają już na kolejny turniej, który odbędzie się za rok.